Uwaga! Nie róbcie tego w domu. Eksperymenty pokazane w tym filmie mogą być niebezpieczne. Wysokie ciśnienie panujące w zbiorniku może doprowadzić do jego rozerwania i uszkodzenia ciała. Dobra, Robert dostawia kamery. Tutaj mamy naszą platformę startową, tą samą co ostatnio. Podstawa jest tylko zmieniona. Zrobiliśmy profesjonalny uchwyt na rurkę z powietrzem. Tak, ostatnio sznurek, rurka z ciśnieniem powietrza, który będziemy pompować do rakiety, a rakieta też przeszła modyfikację. Zrobiliśmy stateczniki, trzy, żeby leciała prosto. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I tak jak ostatnio, napełniamy powietrzem, wodą, 1/3, 2/3 powietrza skompresowanego. A ciśnienie zobaczymy, żeby poleciała prosto jak najwyżej. Dwie kamery do slow motion, tam jest trzecia i czwarta kamera jeszcze będzie tam w cieniu. Napełniamy rakietę wodą, tak jak ostatnio. Tego już nie będziemy pokazywać. Pokażemy, jak instalujemy na platformie. Napełniamy powietrzem i start. Uwaga, zaczynamy od ciśnienia 3 barów. Pompujemy powietrze. Uwaga, 3, 2, 1, start! O, i poleciało. Dobra, rakieta nie poleciała prosto. Skręciła. Może za małe ciśnienie. Spróbujemy teraz 4 atmosfery. Szukamy rakiety. Poleciała gdzieś tu. No nie poleciała daleko. Jest rakieta. Jakby coś z tą nie wyszło, to mamy zapasową. Test dzisiejszego dnia numer 2. 4 bary ciśnienia powietrza w naszej rakiecie. I to wszystko. Uwaga, pompujemy powietrze. Jest 4 bary. Uwaga, 3, 2, 1, start. Dobra. Nasza rakieta nie poleciała prosto. Stateczniki chyba się uszkodziły. Urwały się stateczniki. Przyklejone jako tako. Dobra, bierzemy rakietę zapasową i próbujemy jeszcze raz. Rakieta zapasowa nie ma stateczników, no ale jak było widać, przez stateczniki i tak nie leciała prosto, dlatego zapasowa rakieta po jakimś tam napoju. Bez stateczników kolejne loty będą po prostu bez. W tamtej rakiecie mieliśmy na uszczelnienie z takim uszczelkę, z takim, to rozpraszało, z taką siateczką rozpraszało strumień wody. Teraz spróbujemy z takim małym otworem, gdzie większe ciśnienie przez dłuższy czas, ale czy będzie miała siły wystartować, zobaczymy. Test numer następny. 4 bary ciśnienia, inna rakieta bez stateczników, tamte odpadły. Nie trzymało się to za mocno. No i tak, rakieta prosto nie leciała. Zaczynamy. Uwaga, pompujemy ciśnienie, 4 bary. Uwaga, 3, 2, 1, start! 2, 1, start! Jednak uszczelka była, otwór był w uszczelce za mały, jeśli rakieta nie miała siły się podnieść. To jest za mały otwór. Szukamy innej uszczelki.
Przedtem mieliśmy taką, jak nie znajdziemy, damy to. Idziemy szukać. Dobra, test numer następny. Uszczelka bez sitka o większym otworze. Ciśnienie 4 bary. Zobaczymy, jak poleci. Uwaga, ciśnienie 4 bary. Pompujemy. Uwaga, 3, 2, 1, start! Wow. Nasza rakieta wykonała salto mortale. Jeszcze zrobimy jedną, dwie próby. Zobaczymy, jak poleci następnym razem. Chyba ta z sitkiem. Ta uszczelka była najlepszym rozwiązaniem. Dobra, lejemy wodę i sprawdzamy następny raz. Test numer następny. Ostatni, bo nam się gubią uszczelki do platformy startowej. Ciężko je znaleźć w tej trawie. Ciśniemy 5 barów. Kamery trochę inaczej poustawiane. I zobaczymy, co wyjdzie. Trzeba może dać, nie wiem, jakąś plandekę pod to, żeby bardziej było. No. Dobra, ciśniemy 5 barów. Oj, 4,5. Nie da rady więcej. Moment. Dobra, jest 5 barów. 3, 2, 1, start! Wow! Nie! Co, jak to poleciało? Co? To było super. Dobra, ostatni test. Rakieta. Ciśniemy maksymalne ciśnienie, jakie tu możemy zrobić, to jest 6 barów. Zmieniliśmy kierunek trochę platformy startowej, żeby poleciała rakieta na nas, nie do sąsiada. No i zobaczymy. Rakieta na swoim miejscu. W bezpiecznej odległości pompujemy 6 barów i startujemy rakietę. Teraz odliczaj od 5. Uwaga, pompujemy powietrze, 6 barów, jak się da. Uwaga, 3, 2, 1, start! Oj! Uwaga, 3, 2, 1, start! Dobra, my dziękujemy. Może jeszcze testy następne kiedyś będą. Jak nam się uda ściągnąć rakietę. Bo nasza rakieta ląduje na drzewach, a nie wybucha w powietrzu. Na razie. Dobra, może. Ale to przynajmniej planowane było, że wybuchła, a nie